Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem w BMW 3GT, czyli tak naprawdę w aucie, które bazuje na trójce F30. W tym przypadku auto ma symbol F34. Jego premiera miała miejsce w roku 2013. W 2016 samochód przeszedł drobny lifting, auto otrzymało nowe zderzaki, przemodelowano trochę reflektory, tylne lampy, modyfikacje nie są znaczne. No i w 2020 zakończono produkcję i z powodu słabej sprzedaży nie było kolejnej generacji tego auta. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, to mamy tutaj do czynienia między innymi silnikami czterocylindrowymi. Na początku była to seria N20. Mieliście do dyspozycji wersję 320i o mocy 184 koni mechanicznych lub 328i o mocy 245 koni mechanicznych. W przypadku silników N20 niestety występuje problem z łańcuchem rozrządu i z napędem pompy oleju. Warto wymieniać co około 100 tysięcy ten rozrząd i napęd pompy oleju. Oczywiście warto też zlecić wcześniej mechanikowi sprawdzenie naciągu łańcucha. Jest to dość łatwe, wystarczy odkręcić korek wlewu oleju i tam można ten naciąg łańcucha sprawdzić. W autach po liftingu wprowadzono silnik B48, też dwulitrowy, z turbo doładowaniem, też z bezpośrednim wtryskiem paliwa, tak jak N20. Tutaj nie słyszałem o problemach z rozrządem na taką skalę, jak jest to w przypadku N20, aczkolwiek pojawiały się gdzieś tam głosy, że ten problem nadal może występować. W przypadku silnika B48 macie do wyboru m.in. wersję 320i o mocy 184 koni mechanicznych oraz wersję 330i o mocy 252 koni mechanicznych. Oprócz silników czterocylindrowych macie do wyboru jeszcze jednostkę sześciocylindrową, silnik N55. Jest to rzędowa szóstka, czyli tak jak w BMW być powinno, 3.0 z jedną turbosprężarką, z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Silnik ten jest dostępny tylko w odmianie 335i o mocy 306 koni mechanicznych. No i tutaj macie do setki około 5,4-5,7 sekundy, w zależności od tego, czy jest to wersja z napędem na 4 koła, czy jest to wersja z napędem na tył. Niestety w tej jednostce trzeba co 100 tysięcy około wymienić panewki. Łańcuch, z łańcuchem jest różnie, w zależności od tego, jak będziecie wymieniali olej. Zresztą w jednostkach czterocylindrowych, jeżeli będziecie wymieniali olej co 15-10 tysięcy, to na pewno ten łańcuch może wytrzymać dłużej niż 100 tysięcy, ale niestety w większości aut olej jest wymieniany co 30 tysięcy, no i przez to ten łańcuch po 100 tysiącach, już nawet w niektórych egzemplarzach po 80 wymaga wymiany. Auta z USA są wyjątkiem, bo tam jest ten olej wymieniany częściej, więc jeżeli się decydować, to według mnie warto rozważyć auta z USA. Oczywiście będą rozbite, ale silnik będzie w lepszym stanie. Jeszcze jeżeli chodzi o silnik N55 3-litrowy, to warto zwrócić uwagę na łożysko z zębatką na wale korbowym. Jak piszecie sobie N55 crankhub, to znajdziecie dużo tematów dotyczących właśnie tego łożyska, które się zużywa, warto go wymienić. Nagar w kolektorze ssącym też się potrafi zbierać. Niektórzy mówią, żeby co 60-50 tysięcy go czyścić kolektor, ale z tym różnie bywa. Możecie po 50-60 tysiącach pojechać na hamownię, sprawdzić, ewentualnie zdjąć kolektor ssący, obejrzeć, czy jest tam ten nagar i wtedy będzie wiadomo. Nagar, jeżeli się zbierze w dużej ilości, no to oczywiście obniża Wam moc. Jeżeli tego nagaru jest naprawdę dużo, no to możecie nawet z 300 koni stracić tej mocy 50%. Dlatego warto się też tym zainteresować. Po liftingu jednostka sześciocylindrowa, 3-litrowa została zastąpiona przez również 3-litrową, sześciocylindrową jednostkę. Tak naprawdę jest to ewolucja tego silnika. Problemy właściwie zostały te same, troszeczkę z mniejszym natężeniem, no bo wiadomo, auta są młodsze, więc te problemy zdarzały się rzadziej. Ale niestety występują. W tym przypadku wzrosła też moc, bo jest tutaj 326 koni mechanicznych i auto występowało już jako nie 335i, tylko jako 340i i tylko ze skrzynią automatyczną, bo 335i można było jeszcze zamówić z manualem. Dostępne były oczywiście też silniki wysokoprężne, jednostka N47, dwulitrowy diesel,
Dużo osób narzeka na N47, ale tak naprawdę w przypadku F30 nie jest to zły silnik. Oczywiście miewa problemy z łańcuchem rozrządu, trzeba go wymieniać co 100 tysięcy, ale poza tym tak naprawdę ta jednostka nie ma jakichś poważnych wad. Oczywiście klapki w kolektorze ssącym też po 100 tysiącach około mogą wymagać wymiany, ale klapki te tak naprawdę nawet VASO kosztują kilkaset złotych, więc nie jest to naprawdę w porównaniu do poprzedniej generacji, gdzie trzeba było kupić tak naprawdę cały kolektor. No można było te klapki też zaślepić. Tutaj jest po prostu panel z klapkami, wystarczy go wymontować, zamontować nowy za kilka stówek i macie problem z głowy. Silnik N47, czyli ten dwulitrowy diesel, był dostępny w wersjach 318D o mocy 143 koni mechanicznych, w wersji 320D o mocy 184 koni mechanicznych i w wersji 325D z podwójnym doładowaniem o mocy 218 koni. Ta wersja jest najbardziej awaryjna. Tutaj są różne problemy z tym silnikiem. Może się nawet zacierać, więc lepiej zdecydowanie wziąć wersję 320D. Tam macie 8 sekund do setki. Jest to, osiągi są w zupełności wystarczające jak do tego auta. Uważam, że to jest chyba najrozsądniejszy wybór z diesli. Bardziej wymagający oczywiście będą szukać czegoś mocniejszego, czyli silnika N57, 3-litrowego diesla z turbo doładowaniem w wersji 330D. Ma on 258 koni mechanicznych, a w 335D 313 koni mechanicznych. W tej wersji topowej 335D auto ma do setki 4,9 sekundy, także około mniej więcej podobnie jak E92 M3, więc uważam, że naprawdę osiągi fajne. Tu z kolei występuje problem też z klapkami w kolektorze ssącym, jednak tutaj niestety trzeba kupić cały kolektor, ewentualnie go zregenerować. Też już są na to patenty, więc nie ma co się martwić. Warto też wspomnieć o tym, że wskaźnik, który pokazuje Wam temperaturę silnika, niestety przekłamuje i często silnik jest niedogrzany, ludzie pałują, w efekcie czego po 100 tysiącach trzeba wymieniać panewki. Rozrząd wytrzymuje w tym silniku około 150 tysięcy. Też warto go prewencyjnie wymienić. Czasami nawet po 100 tysiącach wymaga wymiany. Także w tym silniku panewki, rozrząd po 100 tysiącach dla własnego bezpieczeństwa, komfortu, żeby nie okazało się, że zaraz Wam silnik po prostu się rozkraczy w najmniej spodziewanym momencie. Oczywiście obowiązkowa wymiana oleju co 10-15 tysięcy, w zależności od tego, jak intensywnie korzystacie z przyspieszenia, czy jeździecie w mieście, czy w trasie. Jeżeli w mieście, lepiej ten interwał skrócić. Dostępny był też silnik po liftingu dwulitrowy B47, który zastąpił silnik N47. Tutaj też bywają problemy z łańcuchem po 100 tysiącach, tak jak w N47. Dostępne wersje to 318D o mocy 150 koni, 320D o mocy 190 koni oraz 325D Twin Turbo o mocy 224 koni mechanicznych. Oczywiście wersja pośrednia według mnie najbardziej polecana, najbardziej godna uwagi. Jeżeli chodzi o diesle, to warto wspomnieć również o akcji serwisowej. Po zakupie takiego auta dzwonicie do ASO, umawiacie się na wymianę chłodniczki EGR, bo niestety może się okazać, że jeżeli nie wymienicie, samochód nagle się zapali i niestety nic z tym nie zrobicie. Producent wtedy Wam nie odda pieniędzy za szkody, więc lepiej umówcie się jak najszybciej na wymianę tej chłodniczki i miejcie problem z głowy. Wymiana chłodniczki jest darmowa, dzwonicie do każdego ASO BMW, do najbliższego, dalszego, jak tam Wam wygodnie i po prostu wymieniacie tą chłodniczkę za darmo. Co jeszcze może się zepsuć w tym modelu BMW? Zdarzają się problemy m.in. z napędem X-Drive, lecą przede wszystkim przednie półosie po 60-80 tysiącach kilometrów. Warto też pamiętać o tym, że opony muszą być równo zużyte, muszą być tego samego producenta, bo w przypadku zastosowania różnych opon, albo jeżeli tylne opony będą bardziej starte niż przednie, no to ten napęd, zębatki będą inaczej się ustawiały w skrzynce i niestety szybciej się zużyje. Wydaje się to błahe, ale prawda jest taka, że opony dość mocno przyczyniają się do szybszego zużycia napędu X-Drive. Jeżeli macie napęd na tył, problemu nie ma. Zdarzają się też przypadki odkręcania się maglownicy, luzują się śruby, więc o tym też trzeba pamiętać. Była akcja serwisowa na to, z tego co pamiętam, też warto zadzwonić do ASO, zapytać, czy waszego auta taka akcja, czy wasze auto taka akcja obowiązuje. Szwankuje też mechanizm składania lusterek.
zdarzają się problemy z elektryczną klapą, która nie chce się otwierać, nie chce się zamykać, z takich drobnych usterek. Zdarzają się problemy z modułem systemu inforozrywki. No i musicie też wziąć pod uwagę, że tutaj są bezramkowe szyby, więc te uszczelki zużywają się znacznie szybciej niż w przypadku zwykłej trójki czy piątki. Na pochwałę zasługuje za to 8-biegowy automat, który jest bardzo dobry, szybki i jest niezawodny oraz trwałe zawieszenie. Jeżeli chodzi o automat, to oczywiście pamiętajcie o wymianie oleju co 80 tysięcy kilometrów, żeby wszystko było tak jak trzeba. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subowania, łapkowania, komentowania i widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!